Dlaczego egzaminator w ogóle jest taki jakiś oschły, tam nie porozmawiasz z nim, on taką atmosferę wprowadza bardzo nieprzyjemną. Czemu nieprzyjemną? No właśnie nie wiem. No może to jest taka atmosfera bardziej służbowa, bardziej taka oficjalna. Akurat zwróćcie uwagę, że jeżeli podchodziliśmy do różnych egzaminów, ja również przypominam sobie egzamin swój maturalny, choć to już było bardzo, bardzo dawno temu, no to jeszcze zanim tam sprawdzali, bo jest tożsamość, choć i tak wszyscy nauczyciele nas znali, no to jeszcze troszeczkę zażartowali i tak dalej, ale jak później się zaczął ten egzamin, no to już wszystko to było takie bardzo oficjalne i nie było do śmiechu nikomu. Na egzaminie, proszę zwrócić uwagę, że na egzaminie praktycznym czy na egzaminie teoretycznym nie powinniśmy swojej uwagi rozpraszać, dlatego że ograniczony mamy pewien czas na podjęcie decyzji, mamy odpowiedni czas na udzielenie odpowiedzi. Musimy się skoncentrować przy teorii na przeczytaniu pytania, na obejrzeniu filmu lub ilustracji i tak dalej. Przy egzaminie praktycznym dynamika zmiany sytuacji jest na tyle duża, ale to nie jest żaden film, że ja sobie mogę pozwolić na coś opuszczenie, czegoś opuszczenie. Dlatego, że jeżeli czegoś nie dostrzegę i tak dalej, no to może być to sytuacja naprawdę niebezpieczna i egzaminator może interweniować zamiast mnie. Dlatego egzaminator nie będzie wam kawałów opowiadał, nie będzie was się pytał, jakie macie plany na wakacje, czy jak to już jest po wakacjach, widzi, że jesteście ładnie opaleni, to nie będzie was się pytał, gdzie byliście i czy te wakacje były udane, no bo to nie jest czas i moment tego. Mhm. Oczywiście czasami egzaminatorzy przed jeszcze rozpoczęciem, idąc do samochodu, jeżeli jest taka możliwość, być może jedno, dwa zdania z wami zamienią. Niekiedy po egzaminie, również po tej oficjalnej już części, kiedy ogłosi wynik egzaminu, kiedy omówi cały przebieg tego egzaminu, ewentualnie jeżeli się zdarzyły jakieś błędy, czasami egzaminatorzy również no, jakieś uwagi takie chwalące mówią, a że tu ładnie zareagowałeś, tu ładnie zareagowałeś, no to być może niekiedy wtedy również jest chwila na jakąś tam luźniejszą rozmowę. Ostatnio świadkiem takiej sytuacji, bo akurat czekałem na egzamin z moim kursantem, dziewczyna i normalnie tak płacze, że się po prostu nic kompletnie nie potrafi zrobić i tak dalej, nie? No i pytam się tego egzaminatora, no co pan jej zrobił, nie? A on mówi, ja nic nie zrobiłem, ja tylko wynik pozytywny napisałem. Słuchajcie, a propos, jak to nazwałeś, atmosfera urzędowa, tak? Pójdźcie sobie do Urzędu Skarbowego, czy do Urzędu Miasta. Nie, zobaczcie, tam nie ma gadki o pogodzie. Słuchajcie, tam jest urzędnik, tam normalnie jest sytuacja petent urzędnik. No i tam trzeba zachowywać się w określony sposób, tak? Jak ten urzędnik nie będzie z wami żartował, po prostu swoją robotę wykonuje. Powiem wam inny przykład. Dlaczego ten egzaminator też nie będzie z wami tutaj jakieś gadki o pogodzie czy inne gadki ucinał? Powiem przykład z nauki jazdy. Ja kiedyś zapytałem kursantki, żeby rozładować atmosferę, jakie ma plany na weekend. To był piątek chyba, nie pamiętam, ale zapytała mi, jakie ma plany na weekend i potem okazało się, że dostałem w ankiecie, bo po koniec ankiety mamy, oceniony źle i okazało się, że ja, to była moja propozycja, że ja zapytałem, jakie plany są na weekend. Rozumiecie? Ona zrozumiała, że jej coś proponuje, ta kursantka, prawda? Ja rozluźniałem atmosferę. Tak po prostu paliłem jakieś głupie pytanie. Ja nawet go nie zarejestrowałem, tego pytania, a wracając do egzaminu, jeżeli w czasie egzaminu będziecie rozmawiali sobie z egzaminatorem i nie daj Boże robić jakiś błąd, który zaważy o wyniku egzaminu, to możecie potem odwołać się od wyniku, twierdząc, że no ta rozmowa, zagadał mnie ten egzaminator, dlatego ja ten egzamin oblałem. Była sytuacja kiedyś taka, kiedy egzaminator włączył radyjko, żeby to cichutko sobie plumkało, a osoba egzaminowana oblała egzamin, twierdząc, że no to radio takie przeszkodziło, że ona ten egzamin oblała. Od tego momentu egzaminator kategorycznie zabrania włączania radia. Po co chłopu problemy?